patrząc na ludzi wpierw i teraz, to zauważyłem dużo różnicę w podejściu do pracy. Poprzednio wydawałem polecenie pracownikowi, to on 2 godziny dyskutował nad tym, czy... Kogo pan ukarał za takie sprawy wcześniej? Wcześniej? Tak. Były karane, było kilka kar. No i nie było efektów? Tak? Ja już dla dyrektora powiedziałem, kto zawini, ten będzie za to płacił. I bardzo dobre wyjście. Jeżeli nie można liczyć w niektórych przypadkach na sumienność, to trzeba obciążyć. No tak, no bo inaczej nie wychodzi. Jeżeli będzie ktoś odpowiadał własną kieszenią, no to chyba będzie przynajmniej tak, jak tam widzieliśmy. No tak, to państwo na tym nie będzie stracone, tylko wiem, co prawda. A poza tym zwierzęta nie będą się męczyły. No tak. Tak jak to powinno być po gospodarsku. Panie dyrektorze, ma pan tydzień czasu na to, żeby znaleźć miejsce na odpadki i żeby te odpadki w jednym miejscu gromadzić. I proszę wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób, które tutaj to wyrzucają. Ja to sprawdzę, jeżeli nie będzie, pan odpowie sam dyscyplinarnie za tą sprawę. Oczywiście, w porządku. Warunki BHP odpowiadają tu prawidłowym warunkom pracy. Czy tu można w ogóle pracować? Ale jeżeli ma pan przewody przy sobie, pod nogami, tam gdzie padają iskry, to co może z tego wyjść? Założyłem na spawalkę, nie wiem, żeby wyżej, ale... Pan ryzykuje życiem swoim i życiem innym. Pan jest zadowolony ze stanu tych maszyn? Znaczy te, które nieprawda, jak widać... Ale konkretnie, pan jest zadowolony z tego stanu, czy nie? Znaczy, no nie bardzo, bo wolałbym, żeby to stało... A co pan zrobił w tym, żeby było bardzo? Romana, więc w tym wypadku, jeśli chodzi nieprawda o sprzęt do zielonek, jest w tej chwili sprawny i w tej chwili chodzi, znaczy jego tylko uruchamiać i może nieprawda pracować. A z kolei jeśli chodzi o roztrząsacze, o te nieprawda niemieckie, więc one są też w porządku. Przepraszam, panie dyrektorze, a jaka jest sytuacja w innych zakładach pana przedsiębiorstwa? To znaczy, jeżeli chodzi o remonty, podobnie wygląda sprawa, że to, tam, gdzie części były odpowiednie, zostały wyremontowane. Ale czy po prostu wysiłek ludzki był tak ukierunkowany, żeby to na miarę możliwości zrobić? Uważam, że na miarę możliwości był ukierunkowany. To dlaczego w Rakowie Piskim, w Komorowie i w Drygałach sytuacja jest jeszcze gorsza niż tutaj? Żaden sprzęt nie jest w ogóle zakonserwowany. A do kiedy wszystko będzie dopięte na ostatni guzik? Do kiedy? Już jest w tej chwili koniec lutego. To znaczy te bezpośrednie prace, za wyjątkiem kultywatorów, do tych pierwszych prac wszystkie narzędzia są przygotowane. Ziarno macie swoje? Ziarno mamy przygotowane. Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-ów.